Cześć, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i witam Was dzisiaj w Puerto Escondido. Po zachodniej stronie Meksyku przyjechaliśmy tutaj z powodu przepięknych surferskich miejscówek, z powodu pięknych plaż, żółwi i wielorybów, na które w tej chwili jest sezon. A co z tego wyjdzie, zobaczcie w tym vlogu. Lecimy! Dziś trudno sobie wyobrazić, że 2,5 tysiąca lat temu Mikstekowie znali doskonale tę część wybrzeża w stanie Oaxaca, a na początku XX wieku było ono w ogóle niezamieszkane. Powodem był brak słodkiej wody w tej części meksykańskiego wybrzeża Pacyfiku. Wioska rybacka pojawiła się tu w latach 30. ubiegłego wieku, a w latach 60. wykopano pierwszą studnię głębinową i region natychmiast ożył. Legenda dotycząca nazwy tego miejsca głosi, że pirat Andrzej Drake porwał młodą Indiankę, która uciekła, gdy wraz z kompanami obozował w zatoce. Dlatego Puerto Escondido oznacza ukryty port lub port ukrytej kobiety. A zatoka, przy której się znajduje, została nazwana Bahia de la Escondida. La Punta, w której jesteśmy, jest właściwie dzielnicą Puerto Escondido, którą z miastem łączy wielokilometrowa plaża Zicatela. Surferom nie trzeba jej przedstawiać, bowiem to jedno z najsłynniejszych miejsc świata, gdzie jesienią fale potrafią osiągać nawet 10 metrów. Nam w zupełności jednak wystarczało to, czego doświadczaliśmy w styczniowe dni. Miejsce to odkryła najprawdopodobniej grupa wenezuelskich surferów w połowie lat 60. 10 lat później było już mocno popularne wśród surferów obu Ameryk. Odbywają się tu najważniejsze światowe zawody w ślizganiu na falach. Co ciekawe, dociera tu mniej Europejczyków, ponieważ wielu odstrasza dość długa droga na wybrzeże Pacyfiku. Najlepszą opcją jest lot do stolicy, a dalej meksykańskimi liniami na lokalne lotnisko w Puerto Escondido. Oprócz kąpieli, plażowania i obserwowania surferów, można podziwiać tu też liczne pelikany, które nurkują między nimi, łowiąc co chwilę ryby. Woda ma tu prawie przez cały rok stałą temperaturę, wahającą się w okolicach 27 stopni. Kwestii śniadanka w La Punta możecie wpaść na przykład do tego miejsca, które jest po mojej lewej stronie. Café Olé, popularna, bardzo popularna knajpka, ma bardzo dobre oceny w necie. Jedzenie nie jest, powiem, wybitne, co nas trochę zaskoczyło, bo spodziewaliśmy się lepszej jakości jedzenia. Jest dobre, ale nie bardzo dobre, bo po Meksyku można oczekiwać tylko bardzo dobrego jedzenia. Natomiast porcje są ciekawe, są bardzo duże, więc jak ktoś lubi zaspokoić głoda, to to miejsce jest naprawdę spoko. A i grają tutaj muzy na żywo, od rana jest DJ, co nas bardzo zaskoczyło. Zicatela pełna jest bezpańskich, ale niezwykle przyjaznych piesków, które szukają miłych chwil wśród ludzi, a także odrobiny zabawy. Szeroka, czasem nawet na 100 metrów Zicatela, ma ponad 5 km długości. Jak widać, nie jest zatłoczona. Można na niej znaleźć spokojne miejsce dla siebie, zarówno blisko barów i restauracji, lub gdzieś zupełnie na uboczu. Zresztą do knajpek jest wszędzie blisko, a każdego dnia odkrywaliśmy tu autentyczne kulinarne perły. Do
dotarliśmy do knajpy, która nazywa się Fiszak, polecanej przez Martynę Tomaską. Martyna, dzięki. I dzieją się dramatyczne chwile, bo ludzie mają problem ogromny. Co wybrać? Jest tyle dobra. Ostatecznie wybór padł na guacamole, ceviche i tacosy z krewetkami oraz margaritę. I to był bardzo dobry wybór. W Meksyku, nawet jeśli coś nazywa się tak samo, to w każdej knajpce inaczej smakuje, bo każda prezentuje własny styl. I to jest coś, za co kocham meksykańską kuchnię. Po jedzeniu polecamy wrócić przed zachodem słońca na plażę, ponieważ każdego dnia odbywa się tu swego rodzaju rytuał pożegnania słońca. Mamy wrażenie, że właśnie wtedy, gdy kończy się spiekota, na plaży są największe tłumy wpatrujących się w ostatnie promienie zachodzącego słońca. W La Punta i Puerto Escondido popularna jest też joga, a do miejsca tego ciągnie coraz liczniejsze grono cyfrowych nomadów, niezrażonych nawet tym, że miejscowy internet działa w kratkę. W sumie kto by narzekał, mając przed oczami takie widoki? Pogapmy się więc chwilę na promienie zachodzącego słońca, a ja w tym czasie zapraszam do zostawienia łapki pod filmem i suba, jeśli uznasz, że warto. Dzień dobry kolejnego dnia. Idziemy w tym razem za cypelek, za te skały na plażę, w której znaleźliśmy punkt. Plaża Davida Hasselhoffa. Wiecie, co to może oznaczać? Prawdopodobnie tam kręcono zdjęcia do Słonecznego Patrolu. Plaża jest genialna, oglądałem ją z drona, chcemy ją zobaczyć na żywo. W promieniach porannego słońca to może być świetna miejscówka na zdjęcia. Zaraz sprawdzimy, zaraz wam ją pokażemy, co tutaj będę gadał. A, i co jest ważne, co mi się rzuciło w oczy obok punktu, w którym pływają surferzy, jest codziennie policja. I to też takie ważne, bo bardzo często ludzie pytają nas o kwestie bezpieczeństwa w Meksyku. Meksyk cieszy się tam swoją sławą, wiadomo dlaczego. Działają kartele narkotykowe, ale w miejscach, gdzie są turyści, jest naprawdę bardzo dużo policji, po to, żeby ci turyści się czuli bezpiecznie. I my tu się naprawdę absolutnie bezpiecznie czujemy. Wam, że przejście przez te skały nie było łatwe, ale już teraz jesteśmy na piaseczku, trochę kamieni, więc jest spokojnie i bezpiecznie. Najważniejsze, żeby w drodze powrotnej nie było przypływu, no bo wtedy będziemy musieli szukać innej drogi. Ale generalnie jest tu genialnie, krajobraz jak z innego świata. No i przecież nie będziemy całe dnie leżeli na plaży. Warto pooglądać sobie takie miejscówki. Przejść tutaj, ale jednak nie dam rady, fala mnie. Zaatakowała cię podstępnie? Ale zalało ci tak kompletnie po głowę. Wszystko mam. Zalano, mam nadzieję, że telefon żyje. Zicatela to generalnie plaża. Ale są też obok piękne skały, które pewnie są jakąś pozostałością gór Sierra Madre Południowe. A jak są skały, to może pojawić się też piękne skalne okno. Jak ci się podoba? Na końcu plaży codziennie spotykaliśmy rybaka, który o poranku za tym cyplem łowił ostrygi i takie wyjątkowo świeże rarytasy sprzedawał turystom. Świeże ostrygi 50 pesos, tak? Królewskie żarcie. W różnych miejscach próbowaliśmy już ostryg, ale te były naprawdę wyjątkowe. Jeśli ktoś lubi owoce morza, będzie zachwycony. Bardziej świeżo się nie da, a do tego rewelacyjna salsa i świeża limonka. Za nami absolutnie magiczna plaża, przepiękne miejsce. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam w naszych podróżach takiego miejsca, na którym w ogóle praktycznie nie byłoby ludzi. I co ciekawe, w tamtym miejscu pojawiają się żółwie, żeby składać jaja.
i żeby z tych jaj oczywiście urodziły się młode, niewielka część młodych przeżywa. Polują na nie ptaki, ludzie starają się chronić te młode, żeby jak największa ich liczba wróciła do oceanu i żebyśmy później, między innymi my nurkowie, mogli cieszyć oczy tymi pięknymi żółwikami już gdzieś tam głębiej na rafach, na skałach, w morzach i oceanach. To mi się powiedziało. Bajka, co? Spójrzcie, jakie piękne miejsce, bajka. Jajeczko, tak, jajeczko żółwika. O Boże, w tym jajeczku jest żółwik. Ja... No sirve. No sirve. Nie tortuga. No tortuga. Nie tortuga. Okej. No sirve nada. Od 1990 roku meksykańskie prawo federalne chroni populację żółwi kareta. I bardzo dobrze, bo wcześniej miejscowi rybacy potrafili wyłowić rocznie od 4 do 5 tysięcy żółwi. Różne są rodzaje atrakcji turystycznych, ale tego typu cenimy najbardziej. Móc obserwować naturę i móc też pomóc i dołożyć parę groszy, bo możliwość wypuszczenia żółwi w La Punta u tego pana to jest koszt 200 pesos od osoby, a wrażenia bezcenne, nie da się tego opisać. Nie chcę porównywać, ale zawsze w świecie szukamy takich miejsc blisko natury i tam, gdzie można obserwować naturę, bo żółwi szczególnie, w ogóle zwierząt, niestety dzięki działalności człowieka jest coraz mniej i takie chwile cenimy najbardziej. W uliczce obok hotelu, w którym mieszkamy, odkryliśmy genialne miejsce, nazywa się La Olita i okazuje się, że jak na razie to numer jeden tego wyjazdu w La Punta. Genialne tacosy z grillowanymi krewetkami, naprawdę rewelacyjne. Tak wielkie, że po prostu trudno jest tego tacosa objąć, żeby go ugryźć. Trzy krewetki w jednym tacosie, do tego aqua chile, rodzaj ceviche z krewetkami, ogórkiem. Chyba chili, bo dosyć ostre i rewelacyjne, właściwie idealne guacamole, no czego chcieć więcej. No i pyszne drinki. Są dwie opcje, żeby wyjechać do Puerto Escondido z La Punta, gdzie się zatrzymaliśmy. Można na przykład takim kolektivo, taki rodzaj kolektivo albo busikiem, lub pojeździć sobie skuterem. Skuter na dzień 200 pesos, a to kosztuje chyba 12 pesos przejazd, więc to jest fajna alternatywa, dużo tańsza.
porada w kwestii kasy. Przyjechaliśmy do Puerto Escondido z La Punta, ponieważ w bankomatach w La Punta zabrakło pieniędzy i przypomniało nam się, że podobnie mieliśmy na Jukatanie, biegaliśmy któregoś dnia po różnych bankomatach, żeby były po pierwsze pieniądze i żeby można było wypłacić w nich z Revoluta. W Puerto Escondido wymieniliśmy pieniądze w banku po gorszym kursie niż na lotnisku. I dochodzimy do wniosku, że może lepiej jest na przykład tutaj wymienić całą kasę na lotnisku, gdzie za 100 dolarów otrzymujemy około 1700 pesos, a tu jest kurs 1610, więc jak mamy trochę więcej dolarów do wymiany, no to tracimy całkiem sporo. I jeszcze jedna ciekawostka a propos Revoluta. Dorota ma Revoluta wizę, tyle że płaską, bez numerków tych takich wypukłych, a ja mam ze starego chyba systemu, tak mi się wydaje, Revoluta z wypukłym nadrukiem. No i z mojego Revoluta z tym wypukłym nadrukiem mogę wyprać kasę z bankomatów, a u Doroty z płaskim, gdzie numerki są po prostu tak wdrukowane, nie można. No to byliśmy zaskoczeni, no ale taka jest prawidłowość, więc dzielimy się informacją, bo może wam się przydać. Puerto Escondido to niewielkie, bo około 30-tysięczne miasteczko, które samo w sobie niczym nie zachwyca. Ale położenie, trzeba przyznać, ma genialne. Lokalizacja to jego najsilniejsza strona. Robimy szybki teleport i jesteśmy znowu w La Punta, w naszym ulubionym bikini bar. Jedzenie nie tylko dobrze tu wygląda, ale i smakuje. W La Punta z Yucatela zatrzymaliśmy się w Bikini Beach House. To jest taki hotelik, który ma dwa piętra. Mieszkaliśmy na drugim piętrze, mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, bo zmienialiśmy tutaj pokoje. Pokoje są całkiem spore, z dużym łóżkiem otoczonym moskitierą, jest bardzo duży taras i te pokoje kosztują od 280 do 300 paru złotych, więc to naprawdę jest przyzwoita cena za dwuosobowy pokój za dobę. A poniżej jest bikini bar i jest jeszcze taki drugi bikini bar. Są bardzo fajne knajpki z dobrym jedzeniem i rewelacyjnymi drinkami. Drinki, trzeba przyznać, że nie są tutaj tanie, ale to jest dosyć popularne miejsce, więc to nas nie dziwi. Liczymy na inne ceny w kolejnych miejscach, które będziemy odwiedzali w Meksyku. Wstaliśmy o 5.40 po to, żeby wsiąść do taksówki i dojechać do portu w Puerto Escondido, skąd popłyniemy na obserwację wielorybów. To jest jeden z tych celów, dla których tutaj przyjechaliśmy. Jest sezon na wieloryby. I taka ważna rzecz, ile kosztuje wypłynięcie na obserwację wielorybów? Od 600 do 650 pesos, w zależności
od miejsca, z którego, w którym się po prostu zapisujecie. Pewnie można to zrobić taniej, przyjechać tutaj do portu i cena będzie niższa, no ale trochę nam się nie chciało. Mieliśmy podwózkę, wszystko w cenie, więc jest ok. Wybierając się na obserwację, warto pamiętać, że nie ma gwarancji, że je zobaczymy. Nam zabrało pół godziny, zanim na nie trafiliśmy. Później były jeszcze spore grupy delfinów, więc ten poranek zaliczyliśmy do zdecydowanie udanych. Gorąco możesz skomentować tę naszą przygodę. Duże polecanko, widoki przepiękne, wieloryby, oczywiście też delfiny. Natomiast musicie być przygotowani na to, że może was złapać choroba morska, tak jak mnie. Będziecie też cali mokrzy, fale ogromne, ale na pewno warto. Dwa razy byliśmy w Puerto Escondido i powiem wam, że po tych dwóch pobytach jeszcze bardziej cenię miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, czyli La Punta. Przepiękna, urocza właściwie taka wakacyjna miejscowość, jak kilka takich uroczych miejscowości u nas nad polskim morzem. Tylko tutaj są palmy, jest piasek na ulicach i naprawdę jest boski klimat. Także no, ta miejscówka ma absolutnie same plusy. Tego się nie da odzobaczyć. To jest taki podróżny dentysta, no. Jeździ sobie od punktu A do punktu B. Ząbki robi, jakby ktoś chciał skorzystać kontakt. Nie wiem, co to tutaj oznacza. Jaki zakres usług. Na koniec wracamy do sprawdzonego miejsca, jakim był Bikini Bar na ostatnie już w La Punta smakołyki. Kolejny raz musimy przyznać, że w tym miejscu karmią wybornie. Ten tuńczyk był genialnie przyrządzony i podany. Podobnie jak następne w kolejności tacosy. Powoli kończymy nasz pobyt w La Punta, miejscu, które prawie nie ma słabych stron. No, można by ponarzekać trochę na to, że w knajpkach są właściwie prawie wszędzie płatności cashem, że w bankomatach brakuje gotówki, że nie ma tej banków, że żeby wymienić kasę trzeba jechać do Puerto Escondido, ale to są tak naprawdę detale, bo jeżeli o tym wszystkim będziemy wiedzieli i się przygotujemy, no to nasz przyjazd tutaj może być naprawdę genialny. Miejsce ze świetnymi, dużą liczbą świetnych knajpek, ze znakomitym meksykańskim jedzeniem, piękną 100-metrową plażą. Miejsce, w którym można zjeść pyszne ostrygi, można zobaczyć żółwie, wieloryby, delfiny. Dla nas to jest absolutnie zachwycająca miejscówka. Jeżeli będziecie szukali miejsc na chill,
chociaż daleko, to jednak naprawdę gorąco polecamy. Dzisiaj przenosimy się do Oaxaki, ale to będzie po zachodzie słońca i to jeszcze za chwilę zobaczycie. A jeżeli podobał Wam się ten vlog, zostawcie suba, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym filmie.